I mamy, drodzy Państwo, pierwszego czerwonego kozaczka z niedzielnego wypadu na grzyby. Dokładnie obczyścimy, zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, co i jak, ale kozaczek jest. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników moich filmów na najnowszy film oto z tego miejsca, z tego dnia, z tego wypadu. Na tę chwilę jest, drodzy Państwo, 8:38, niedziela, 22 października 2023. I oto dzisiaj nakręcę dla Was materiał, a co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. A deszczyk sobie pada. A ja sobie grzyby na miejscu czyszczę i zabiorę tylko niedużo. I tak, aby nie mieć w domu dodatkowej pracy, bo wiecie, nie będę siedział cały dzień przy grzybach, więc ogarnę te grzybki sobie na miejscu przy zbieraniu grzybków. Dosłownie na miejscu, tak aby to wszystko ręce i nogi miało. Nie powinno się trzymać grzybków w reklamówkach, ale ze względu na to, że nie chce mi się tego w domu robić, czasu tracić, przyjeżdżam do domu, gotuję obiad, przerabiam film, jeszcze obejrzę mecz i całej niedzieli przy grzybach nie spędzę, więc od razu czyszczę grzybki w lesie. W lesie od razu grzybki czyszczę i nie będę miał dodatkowej pracy w domu. Więc, drodzy Państwo, szukamy dalej naszych leśnych grzybków. Trochę zejdzie czasu z oberwaniem ich w lesie, ale będzie mniej pracy za to w domu. Za to mniej pracy będzie, drodzy Państwo, w domu. Więc pomalutku, powolutku, przecież nigdzie mi się nie spieszy. I tak z tego będzie sos. I grzyby przy okazji wrócą do domu wyczyszczone. Dokładnie. Wyczyszczone. Deszcz pada, pomaga nam w czyszczeniu naszych grzybków. Ok, a widzę, że tego jest, drodzy Państwo, sporo, więc tniemy, czyścimy i ma być
pięknie i zarazem przyjemnie, drodzy Państwo. Szukamy, sporo tego jest, drodzy Państwo. Ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli grzyby od razu czyszczone. Nie inaczej. Więc szukamy, zbieramy i nigdzie nam się po prostu nie spieszy. No sporo tego jest, widzę. Tniemy, drodzy Państwo, niziutko. Odwracamy go. Łapiemy za długi łebek. Czyścimy. Delikatnie. Dobrze, jest czysty. I teraz ja krótko tnę. Sprawdzam, czy jest grzyb zdrowy. Jest grzyb. Ok. Zobaczcie sami, wyczyszczony. I tak z każdym, drodzy Państwo, po kolei. Czyściutki. Dosłownie. Czyściutki. Jest pięknie, drodzy widzowie, jest pięknie. Rydzów jest bardzo dużo. Bardzo dużo, drodzy Państwo. A ja je zbieram, czyszczę. I tak to mniej więcej wygląda. Dokładnie. Tak to mnie tu jest też. Tak to mniej więcej wygląda. Że urodzaj mleczai nie inaczej, ale jest pięknie, pięknie, przyznać musicie rację. Przyznać musicie rację, że jest pięknie. Zobaczcie, jaki brudny. I teraz wystarczy delikatnie szmatką go przyjechać. To chwil, no zajmuje no to czas, ale po prostu jest, grzyby mamy wtedy wyczyszczone i możemy operować nimi w domu, tylko przepukać szybko, poszatkować i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Muszę przytkać tak, żeby mi śmiecie nie wpadały. I tak będę czyścił wszystkie grzyby. Więc zbieramy i spróbujemy znaleźć jeszcze jakieś borowiki, może kozaczki, grzyby mieszane. Oby, oby. A co będzie,
zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw. Oprócz rydzy, co i jak? Wszędzie są piękne mleczaje, a klimat piękny. Mamy tak, tu mamy rydza, a tu mamy pieczarkę leśną, więc zostawię, bo fajnie rosną sobie. Rydzy mam sporo, cały czas zbieram, najładniejsze wybieram osobniki, więc tego zostawię i tą leśną pieczarkę. Pójdziemy troszkę dalej, tędy, tu już widzę kolejnego rydza, tam jest ładny. Tego zabierzemy, bo jest ładny. Więc od razu obczyszczę. Wytnę. I tak mniej więcej. Ślimaka eksmitujemy i mamy szybki, prosty sposób czystego grzybka. Czysty deszczyk pada, a my zbieramy nasze grzybki, przy okazji je czyszcząc. Dobrze, no ale innych grzybków, innych maślaków jakieś trochę, aby trafić. Tu jest nie rydz, innych grzybków nie ma, tylko rydze, ale przejdę, pochodzę, nigdzie mi się nie spieszy. Do 12 mam czas, jest 9:30, bo później jadę oglądać mecz, więc pomalutku, powolutku. To nie. Szukamy grzybków. Pięknie jest, pięknie. Cisza, spokój. A ja sobie sam po lesie chodzę. Dół, góra. Jest bajecznie. Widzicie zresztą sami. Chodzę po lesie, zbieram grzybki, czyszczę. Tak, aby mieć mniej czyszczenia, pracy w domu. Oczywiście przy grzybach, które przygotuję na sosik z masełkiem. No oczywiście kilka usmażę na patelni, bo to jest pychotka. Sezon jest na grzybki, więc się zbiera, je grzybki. I tak to wygląda. Tam pieczarki widzę. Tu widzę znów rydza, ale nie biorę go, bo jakiś taki źle uformowany. Mam na tyle. Wybór jest. No ale innych grzybów nie ma, to mnie martwi. Muszę mieć, chciałbym przynajmniej trafić kilka maślaczków, ale czy będą, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo wiecie jak to mówię. Bo sam jestem ciekaw, co i jak. No, zobaczymy, co tu jest. Może tu gdzieś będą innego rodzaju grzyby, ale nie. Wszędzie na potykam tylko rydze. Będziemy brać teraz większe.
dokładnie. I nie biorę nóg, więc krótko. Króciutko do woreczka. Zatkać muszę, bo śmieci wpadają. Widzicie, jaki las jest gęstszy. Po krzakach będę chodził, tak aby mi się tu za dużo śmieci nie nasypało. Ale ładnie jest tu. Więc idę dalej. No oby grzybki były mieszane. Chciałbym jakieś kozaczki. Co tu jest? Opieńka. Tu mamy rydzę. A to co to jest? Nie, to nie jest opieńka. Nie. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. Miód. Baja. Napiliśmy się, więc zawijamy się dalej. Ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Powiem wam, że jest ciepło. Cieplutko jest. Grzybki dopisują. Wybieram najładniejsze osobniki. Muszę zwracać uwagę. Zakrywać. Bywa zakrywać, bo po co czyścić, jak ci wpadają śmieci. Zakrywaj. I szukamy. Tak mówię, jest ciepło, deszczyk sobie pada, a ja chodzę po lesie i zbieram grzybki. To jest miód na serce, drodzy Państwo. To jest miód na serce. Nie inaczej.
mam, drodzy Państwo, już drugą reklamówkę. Zbieram i czyszczę. I teraz, drodzy Państwo, oj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 
piękny jest. Pierwszy dzisiaj świętokrzyski borowik. Piękny. Deszcz sobie pada, a ja mam pierwszego ślicznego prawuska. Dokładnie. Pierwszy prawusek niedzielny. Muszę dokończyć film niestety z telefonu, bo kamera odmówiła mi posłuszeństwa. Prawdopodobnie zawilgociała. I tak mniej więcej to wygląda, więc ja zbieram dalej mleczaje. Czyszczę i chodzimy pomalutku. Niedługo będziemy kończyć ten wypad z grzybów. I powiem wam, że rydzy mleczai jest najwięcej. No ale jeden prawusek jest, drodzy państwo. Śliczny, wyczyszczony prawusek. No i dwie reklamówki. Jedna, drugą już czyszczę rydzy. I będę miał czyste w domu grzybki, które od razu coś z nich upikce. Tam kolejne. Wszędzie tylko rydze. Dosłownie pełno ich wszędzie. Więc drodzy państwo, coraz większy deszczyk pada. Ja już pomału będę wychodził, kończył. Jest godzina 10:58. O 12:00 jest mecz i się go obejrzeć. Więc drodzy państwo, tak to mniej więcej wygląda, jak pokazałem to na filmie. Przejdziemy jeszcze kawałek i już będziemy wychodzić z lasu i kończyć ten dzisiejszy spacer po lesie. Więc drodzy państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Deszcz, mokro, wilgoć, cały czas pada, kamera zawilgotniała. Mam nadzieję, że dane na karcie się zapisały, początek filmu. No i resztę filmu kręciłem na telefonie komórkowym, więc leciał tak, pokazałem na filmie. Jadę do domu, obejrzę jakiś mecz, grzyby mam poczyszczone. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre, złe. I do następnego. Siema, pyza. Cześć. I tak wyglądają moje grzybki poczyszczone. Jedna reklamówka oraz druga. Nic się nie dzieje. Przepukamy i tak to leci. Czerwony kozak, jeden borowik i tak to wygląda. I jeszcze rydze rosnące przy pięknych grzybach w moim koszyku, więc je przytulę. Nie inaczej. Więc je przytulę i naprawdę kończę i jedziemy do domu. Narka. A wychodząc z lasu mamy piękne czerwone kozaczki. Piękne czerwone kozaczki, które oczywiście przytulę. Ta sama czynność co wczoraj, więc trzeba je dwa razy w ciepłej wodzie zagotować delikatnie, tak żeby usunąć syf, jak to mówię, brud z grzyba. I wtedy będziemy robić dopiero, obsmażymy na patelni z cebulką, z delikatnie z marchewką
i będziemy robić w garczku sosik. Więc drodzy widzowie, maluszki na początek i pychotka. Smacznego. Ojajajaj. Pychotka. Nie inaczej. I niedzielne, bardziej dopieczone mleczanie z rydzami. Smacznego. Baja, niebo w buzi. Nie inaczej. Więc taki sosik, który przygotowałem z dwóch wypadów na grzyby. I teraz do piatku. Łyżeczkę tu. Łyżeczkę na kartofelki. I drodzy Państwo, smacznego. Nie inaczej. Smacznego, drodzy widzowie. Mleczaje, rydze w lesie, czyszczone.